Hej, Luis, z tej strony nas. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z unboxingiem. Tym razem będziemy odpakowywać słuchaweczki na Bluetootha Audicus Adrenaline 2.0. Tak jest, lecimy. Okay. No to tak wygląda pudełeczko bardziej z bliska, także... No, halo, autofocus. Tak jest, Bluetootha 4.1 posiada, water resistant, magnetic earbuds, Moriphone ear tips, oraz protective case ma, także tak to na pudełeczku się prezentuje. No to co, rozpakujmy, zobaczmy jak to wygląda, co jest w środeczku. Czy tu jest jakaś karteczka, ale to nam nie potrzebne. Dobra, no to tak, taki case'ik mamy tutaj przedstawiony. Także tak to wygląda. Manual, który jest nam niepotrzebny. Cyk. Aha, to jest o tym, co mówili. Czyli protective case. I tu się znajdują słuchaweczki. Okej. Okay. Delikatnie wyjmijmy. Tu się nic więcej nam nie mieści. Co tu mamy? A, tu mamy gumki zapasowe, w razie czego kabelek do ładowania, więc jest elegancko. Natomiast tu już mamy same słuchaweczki. I tu też jest bardzo fajne. Tu jest magnetyczne, także można zawiesić. Nie ma z tym problemu. Także bardziej z bliska. Gumiaste. Co tutaj jeszcze jest? A, to jest takie do regulacji jeszcze. Ok. No, i tu mamy do włączania głośność, ciszej, głośniej, nie ma z tym problemów. I tu mamy wejście do ładowania. I tu jeszcze jakaś taka karteczka, którą można sobie odkleić. No, także tak to wygląda. Mam nadzieję, że słuchawki się spiszą, bo do tej pory miałem tylko na kabelku. Wcześniej kupiłem sobie jakieś też takie typowo sportowe, takie właśnie też, ale no, generalnie to na Bluetootha było urządzenie takie duże i takie obrzydliwe, że szkoda gadać, ale co się dziwić, tamte kosztowały 4 dychy, a to kosztuje do 200 zł, więc no taka różnica jest. Na pewno przetestuję, na pewno zrobię jeszcze jakąś recenzję porównania z tamtymi, co miałem, jak wypadają z dźwiękiem, więc spodziewajcie się na pewno jeszcze kolejnego materiału, jak to będzie wyglądać. Także dzięki wielkie i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej, hej.